Hej, witam w dzisiejszym odcinku Trochę na temat. Chciałam z wami pogadać na temat ulotności chwil. Dzisiejszy temat może wydawać wam się trochę dziwny i trudny, dlatego że nie wszyscy z nas zdajemy sobie sprawę z tego, jak czas szybko leci. Niektórzy zdają sobie z tego sprawę, ale zapominają o jednym. Że nigdy nie będzie drugiego teraz, a moim zdaniem to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Dajmy sobie jakiś przykład tego, że nic nigdy tak samo się nie powtórzy. Chociażby taki zachód słońca. Choćbyśmy patrzyli przez to samo okno na ten sam zachód, wydawałoby się ten sam, bo jest to to samo słońce, zachodzi w tym samym miejscu, no może odrobinkę, no ale na zachodzie. Ale czasami, żeby dostrzec coś więcej, trzeba popatrzeć nie na ten ogólny zarys, ale na to, co jest bliżej nas, na te szczegóły. Patrząc na zachód dzisiaj, będziesz miał w sobie inne emocje niż jutro. Niebo będzie wyglądało zupełnie inaczej. Inne ptaki będą śpiewały ci koło okna. Inna temperatura ci będzie towarzyszyć. To wszystko, wszystko naokoło ciebie będzie zupełnie inne, jedyne i niepowtarzalne. Nigdy nie będzie drugiego teraz to cytat, który potrafił zmienić moje życie i mnie o 90 stopni. Kiedy na niego patrzę, zdaję sobie sprawę, jak wielką władzę mam nad swoim życiem. Ponieważ mogę zmienić to, co teraz robię i zacząć robić coś niepowtarzalnego, coś nowego. Coś, co będzie zupełnie wyjątkowe. Patrząc na ten cytat, widzę, że każdy kolejny dzień jest darem. Że każdy kolejny dzień jest czystą kartą, którą możemy zapisać na nowo. Że to jest po prostu kolejna strona naszej książki, którą piszemy my sami i możemy sobie wymarzyć ją jak tylko chcemy. I to jest właśnie piękne, że jeśli ma się na tyle odwagi w sobie, można zmienić po prostu wszystko. Warto zauważać więcej dookoła siebie, żeby zwracać uwagę na to, co nas otacza. Warto wiedzieć, że życie i ulotne chwile są jak bańki mydlane, które tworzymy, one trwają, a potem znikają raz na zawsze. My na te chwile mamy ogromny wpływ. Możemy pomóc sobie samemu zauważać więcej na tym świecie. Czasami jest trudniej, czasami jest prościej, to zależy od człowieka i od sytuacji. Ale naprawdę, wydaje mi się, że jest to coś, do czego warto dążyć. Co tu dużo mówić? Takie spostrzeżenie świata jest niesamowite. Jest wyjątkowe, dlatego że każda chwila, która nam się przytrafia, czy ta dłuższa, czy krótsza, może być traktowana jako jedyna i niepowtarzalna. Musimy pamiętać, że z każdej sytuacji da się wyciągnąć jakąś naukę, czy jest to wcześniej, czy później. Zawsze do tego dojdziemy. Myślę, że czasami warto zatrzymać jest się w tym biegu i po prostu popatrzeć na rzeczy, które nas otaczają, bo to, jak wiele możemy stracić biegnąc, to jest po prostu nie do porównania. To, żeby się zatrzymać, jest proste. Tylko trzeba chcieć i trzeba wiedzieć, że takie rzeczy nas omijają, jeśli biegniemy. I one nigdy, nigdy się nie powtórzą. Nie powtórzy się dla nas ten sam śpiew ptaków. On będzie inny, może będzie coraz słabszy, a my tego nie zauważamy. Dlatego zdjęcia zawsze mnie fascynowały. Co widać po tej ścianie? Bo są czymś, co zatrzymuje czas. To jest taki zatrzymywacz czasu, taki stoper, po prostu kończy jedną chwilę. I my i tak nie popatrzymy na to zdjęcie dwa razy tak samo. Dlatego, że za każdym razem, kiedy ja spoglądam na tę ścianę, jestem w innych emocjach, w innej sytuacji i za każdym razem widzę w tych zdjęciach coś innego. Jednak pamiętam, mam to tutaj w głowie, że to było i to jest właśnie wspaniałe. Warto robić zdjęcia, żeby uchwycić te, chociaż te obrazy, żeby móc sobie przypominać te emocje, które czuliśmy w danym momencie. Żyjemy teraz. Nie wczoraj, nie jutro, ale teraz. Zapamiętajmy, że minuty, które właśnie przeleciały ci przez życie oglądając ten film, nigdy się nie powtórzą. Dlatego skorzystaj z tego, co zrobiłeś i wprowadź coś w życie. Zacznij się zmieniać. Zacznij zmieniać swoje postrzeganie świata i ludzi wokół siebie. To jest możliwe. Niech to będzie taka motywacja do tego, żeby wstać i działać. Dostrzegajmy szczegóły, które nas otaczają, bo raz zignorowane, nigdy nie powtórzą się w ten sposób, w który przepadł. Mam nadzieję, że ten filmik się spodobał. Przepraszam za mój głos, dlatego że jestem troszkę chora i może być on nieco inny.
Ale dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że Was przybywa i że wspieracie mnie w tym, co robię i że chcecie mnie oglądać. Bardzo to doceniam i po prostu jeszcze raz dziękuję. Razem stworzymy coś niesamowitego i mam nadzieję, że daję Wam jakiś wpływ w Wasze życie. Dlatego trzymajcie się do kolejnego filmiku. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, dlatego możecie dać subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Możecie odwiedzić mnie na moim Instagramie, bo ostatnio jestem tam aktywniejsza. Oraz na moim fanpage'u, żeby wiedzieć, kiedy jest kolejny film. A filmy są w każdy wtorek około 17 i w każdą sobotę około 10. Także zapraszam i mam nadzieję, że razem zaczniemy tworzyć jeszcze coś lepszego i że każdy film będzie lepszy i bardziej wartościowy. Czekam na Wasze komentarze, na Wasz odzew i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa pa! Wydawać trochę dziwne i trudne. Kurde!